Ja nie jestem za tym, żeby ten pomnik tu w ogóle stawał. Pomnik został postawiony bez poszanowania prawa. To jest mój protest na chamstwo. Dzisiaj o 15:00 zamierzam osobiście wyczyścić pomnik Jana Szyszki, który został lekko zdewastowany, polany farbą olejną. I to jest mój protest na chamstwo, na sposób zachowania różnych osób, wandali, którzy w taki sposób prymitywny, hejterski, niszcząc tych, których upamiętniamy, tych, którzy walczyli o niepodległość Polski, tych, którzy walczyli o Polskę taką, jaką mamy, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, a szczególnie tu, w Jarocinie. Jako radni Rady Miejskiej w Jarocinie, którzy nie poparli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Jarocinie pomnika profesora Jana Szyszko, kierujemy niniejszy apel do burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego. Pomnik został postawiony bez poszanowania prawa, wbrew woli mieszkańców i w naszym przekonaniu wyłącznie w politycznym interesie burmistrza, który teraz na siłę próbuje uzasadnić swoją swawolę wymyślanymi na potrzeby całej akcji z rzekomymi zasługami profesora Jana Szyszko dla Jarocina. Ja nie jestem za tym, żeby ten pomnik tu w ogóle stawał. Nie? Zresztą nie jestem tylko wyjątkiem w Jarocinie chyba. Bo przecież wasza gazeta robiła chyba taki mały sondaż i chyba na 103 osoby to, co było tam takim małym druczkiem jeszcze napisane, nie wiem, żeby ktoś nie przeczytał dobrze, to na 103 osoby jedna tylko wyraziła chęć, że chce tego pomnika. Moim zdaniem jest to kompletne, nie wiem, jakieś nieporozumienie. Jan Szyszko, z tego co wiem, nie ma żadnego powiązania z Jarocinem. Też nie słyszałem nic dobrego o jego działalności ogólnej. I nie ma po prostu powodu, dla którego miałbym stać w Jarocinie. Też nie słyszałem o tym, było jakieś referendum, czy jakieś inne zapytanie o to, żeby powstał właśnie w tym miejscu. No szkoda, że nie było jakichkolwiek konsultacji ze społeczeństwem przed postawieniem. W tym miejscu, uniknęlibyśmy tego typu sytuacji na pewno. Więc. W tym miejscu to ja bym widział postać na przykład człowieka z Wielkopolski, Jana Sokołowskiego, profesora Jana Sokołowskiego, który związany z Poznaniem, z naszym regionem, który przyczynił się rzeczywiście do ochrony przyrody w Wielkopolsce. Ja też myślę, że w ogóle to jest wstyd, że to tu stoi. Ten człowiek nie był dobry. Od wielu lat na scenie jarocińskiej różne osoby o różnych poglądach, różnych tekstach mogły śpiewać i grać to, co chciały. Tak jak parę dni temu na scenie w amfiteatrze pięciu finalistów, każdy zespół zagrał zupełnie każdą muzykę. Pewnie też byli różnych orientacji. Wszystkich tu chętnie widzimy, tolerujemy, nie mamy nic przeciwko, niech każdy sobie jest, jaki jest, niech każdy różni się pięknie. Ale nie ma tolerancji i zgody na takie akty wandalizmu, jak tutaj dokonano. Oczekujemy, że burmistrz w porozumieniu z rodziną świętej pamięci profesora Jana Szyszko jak najszybciej ustali miejsce, do którego pomnik mógłby zostać przeniesiony, tak aby jego usytuowanie nie budziło kontrowersji i rzeźba nie była narażana na kolejne akty wandalizmu. Panie burmistrzu, czy są jakieś nowe ustalenia policji w sprawie oblania pomnika, do którego doszło w niedzielę? A to nie wiem, to tym się zajmuje policja, my nie możemy za wszystkich pracować. Czasem za powiat budujemy drogi, pomagamy im, ale to nie znaczy się, że mamy wszystkie obowiązki jako gmina przejmować i nie zamierzamy policji wyręczać. Od burmistrza oczekujemy również jak najszybszego wyjaśnienia, jak to było możliwe, że gminny monitoring podlegający nadzorowanym przez niego służbom przestał działać dokładnie przez 3 minuty, w których doszło do zniszczenia pomnika, po czym natychmiast został uruchomiony. Taki przebieg zdarzeń podała policja. Kamera nie została zalana farbą, jednak na ten czas nie prowadziła rejestru. I to jest zastanawiające. No i to bada też policja. Także co trochę prawdy w tym jest, nie do końca. Kamera nie została zalana, ale rzeczywiście nie nagrywała w czasie aktu wandalizmu. Jeśli rzeczywiście doszło do ataku wandalizmu, to przy panujących nastrojach nie mamy żadnej wątpliwości, że po dzisiejszym wyczyszczeniu sytuacja nie będzie się powtarzała. Apelujemy zatem
do osoby winnej całej sytuacji, burmistrza Adama Pawlickiego, aby jak najszybciej zakończył ten polityczny spektakl, który realizuje wyłącznie w swoich prywatnych politycznych interesach. No mamy tutaj kamerę, jest to monitorowane, a jak trzeba, to przyjdę drugi raz, też wyczyszczę.